Dzień dobry, nazywam się Basia Kuchta. Chciałam się Państwu opowiedzieć troszkę o mojej pasji ziół, o roślinach, o potrzebach, o przyjemnościach. Dziś chciałam Państwu opowiedzieć o herbatkach tak zwanych fermentowanych. Możemy fermentować liście malin, liście jeżyn, poziomek, truskawek, jabłoni, gruszy, śliw, cokolwiek nam przyjdzie do głowy. Czereśni, możemy fermentować kwiaty, wszystkie kwiaty, które nam rosną na drzewach wczesną wiosną, kwitną, drzewa owocowe, są to doskonałe herbatki. Tak zwana fermentacja zaczyna się od zbioru liści. Zbieramy liście zdrowe, najlepiej młode. Układamy je najlepiej na ściereczce na parę godzin, nawet na cały dzień, żeby one troszkę zwiędły. Możemy każdy listeczek zwijać bardzo elegancko w dłoniach, ale możemy również, tak jak ja to robię, mielić w maszynce z grubymi oczkami. Wtedy wychodzi nam tak zwana granulowana herbatka. Znieceniu, zmieleniu, czy cokolwiek z nim już zrobiliśmy, układamy ciasno w słoiku. Po tym czasie odkręcamy słoiczek, wyjmujemy te listeczki na jakiś papier suchy i one już bardzo dobrze schną same w sobie w takiej temperaturze pokojowej, ale jeżeli chcemy przyspieszyć to schnięcie, znowu dajemy na chwilkę do piekarnika. I suchą herbatkę umieszczamy w słoikach lub w drewnianych pudełeczkach. Wtedy może jeszcze zachodzić tak zwana sucha fermentacja, czyli herbata dojrzewa, a w drewnianych skrzyneczkach jest to już bardzo ekskluzywny sposób dojrzewania tej herbatki. Zachęcałabym Państwa do samodzielnego zbioru kwiatów, ziół, liści na te herbatki fermentowane, ale nie tylko. Pod ręką w naszych ogrodach, w lasach, na łąkach mamy takie bogactwo ziół, i taką aptekę właściwie, że nie musielibyśmy kupować żadnych wschodnich specjałów, żadnych herbat czarnych czy zielonych, tylko moglibyśmy delektować się naszymi własnymi herbatkami z liści, z kwiatów, naszymi ziołami, których naprawdę jest mnóstwo w zasięgu ręki, w zasięgu wzroku.